Dzień dobry, Anna Hartej-Chrunowska i serwis kulturalny Polskiego Radia Chopin. Najbliższą sobotę rozpoczyna się wydarzenie, na które czekaliśmy od 6 lat. Chodzi oczywiście o 18. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina. Redakcja Polskiego Radia Chopin będzie Państwu na bieżąco relacjonowała przebieg jednego z najważniejszych wydarzeń artystycznych na świecie. A moim gościem jest dzisiaj dyrektor Polskiego Radia Chopin, Marcin Gmyz. Dzień dobry. Dzień dobry. Oczywiście dziennikarze Polskiego Radia Chopin będą trzymali rękę na pulsie. Co będzie można usłyszeć się na antenie? Począwszy od drugiego dnia przesłuchań, zapraszamy o godzinie 22 na studia, na żywo, studia komentatorskie. Czworo naszych znakomitych redaktorów, redaktor Małgorzata Pęcińska, redaktor Kamila Stępień-Kutera, Marek Bracha i Jakub Puchalski będą się spierać o to, kto wypadł dobrze, kto wypadł słabiej, kto wypadł beznadziejnie. Co dwa dni nasi dziennikarze będą zapraszać znakomitych gości, m.in. profesora Andrzeja Ratusińskiego i taka piątka, taki kwintet będzie dyskutować o tym, co było danego dnia najlepsze, co było słabsze, a co może kompletnie się nie udało. Na pewno spory będą bardzo gorące, ale zawsze kulturalne. Oprócz tego zapraszamy Państwa na nasze media społecznościowe. Tam będzie można śledzić wywiady, których będzie przybywać z dnia na dzień coraz więcej. Wywiady oczywiście z uczestnikami konkursu. Zatem słuchajcie Państwo Polskiego Radia Chopin w każdy wieczór. Oglądajcie nasze media społecznościowe. Będzie się naprawdę działo bardzo dużo. To będzie kompendium wiedzy o tym najważniejszym wydarzeniu muzycznym na świecie. Serdecznie zapraszamy do oglądania i do słuchania, a my dzisiaj jesteśmy w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie i o wystawach na pewno jeszcze dzisiaj powiemy w tym serwisie, ale najpierw sprawy antenowe. Już w piątek o godzinie 17 w najnowszym odcinku audycji Arcydzieło Miesiąca Magdalena Sawicka rozpocznie cykl poświęcony koncertowi fortepianowemu F-moll op. 21 Fryderyka Chopina. W programie zabrzmi mistrzowska interpretacja genialnego Józefa Hoffmana. Tego samego dnia o godzinie 21 w paśmie Chopin inspiruje usłyszymy trzecią część rozmowy Wojciecha Krzyżanowskiego ze zdolną, młodą pianistką Zuzanną Pietrzak. Przypominamy, że artystka dostała się do 18. konkursu chopinowskiego. Haydn koncertowo, Mozart plenerowo i Beethoven symfonicznie. Tak rozwinie się sobotni program w audycji z cyklu Weekendowe Popuri. A w szczegółach koncert G-dur z zespołem L'Arte dell'Arco wykona włoska fortepianistka Yolanda Violante. Ensemble Zefiro podda nas urokom Dentego Divertimenta B-dur salzburskiego mistrza. A na koniec zabrzmi muzyka Beethovena do baletu Die Gestepfe des Prometheus w interpretacji symfoników z Melbourne. Program Małgorzaty Pęcińskiej rozpocznie się jak zwykle o godzinie 8. Natomiast w niedzielę o godzinie 21 w paśmie romantyczne Weberiana, czyli antenowe powroty Jana Webera, czeka nas ostatnia audycja z cyklu wielkich recitali poświęcona uczestnikom konkursu chopinowskiego z 1960 roku. W programie usłyszymy o dalszych losach Aleksandra Słobodianika, rozwoju jego kariery muzycznej. Wrócimy raz jeszcze do recitalu z 1971 roku, podczas którego wykonał on oba zeszyty etiud Fryderyka Chopina, co stanowiło nie lada wyzwanie nawet dla tak utalentowanego pianisty. Nie zabraknie też nagrań studyjnych. Program z komentarzem Marty Jankowskiej. W piątek zapraszamy na nasz profil na Facebooku, na którym o godzinie 19 odbędzie się premiera materiału audio-wideo z koncertu laureatów alternatywy konkursowej, czyli pierwszego wirtualnego konkursu pianistycznego dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Młodzi pianiści wystąpili w studiu imienia Szpilmana w zeszłą sobotę. Skoro byliśmy przed budynkiem Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, to szkoda byłoby nie zajrzeć i nie porozmawiać o wystawie. A mowa o wystawie Chopin Potęga Znaku. Ze mną jest dr Seweryn Kuter, kustosz muzeum. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. No i właśnie o tej wystawie będziemy rozmawiać. Co na niej zobaczymy? Zobaczymy na tej wystawie ponad 200 wizerunków Chopina, więc z jednej strony będziemy mogli prześledzić ikonografię chopinowską. Mamy zamiar wskazać te obiekty, te obrazy czy rzeźby, które stanowiły źródło rozwoju ikonografii Chopina i dzięki nim wyodrębniły się konkretne typy przedstawień. Mam tutaj m.in. na myśli słynny portret Ary Schaeffera, który prawdopodobnie przyjedzie z Dordrechtu, więc będzie, myślę, magnesem, który przyciągnie Państwa również na tą wystawę. Ale nie tylko. Chcieliśmy się zastanowić właściwie nad wizerunkiem Chopina i nad tym, jak łatwo go, że tak powiem, scharakteryzować. Chopin charakteryzował się konkretnym wyglądem, miał niesamowity dystans do siebie. Dzięki temu łatwiej zdaje się
nakreślić jego postać. Mówię tutaj o artystach, którzy używają czasami kilka linii, akcentując jego nos, fryzurę, kołnierzyk i dzięki temu on jest natychmiast rozpoznawalny. Chodzi mi o to, że właściwie Chopin wyrwał się zupełnie z tej ikonografii i stał się w pewnym momencie pewnym znakiem, pewnym brandem. Czy ta wystawa pozwoli znaleźć odpowiedź na pytanie, czym różni się upamiętnienie, znak i symbol? Dokładnie o to nam chodzi, żeby widz mógł prześledzić ikonografię chopinowską, mógł w tym nadmiarze wizerunków odnaleźć chociażby swój ulubiony wizerunek, ale też żeby dostał informację taką, o której mówiłem, tak, że ten wizerunek Chopina staje się w pewnym momencie znakiem. Jest tak szalenie rozpoznawalny w sferze sztuki, ale też popkultury. Popkultura remiksuje cały czas wizerunek Chopina i to też Państwo zobaczycie na wystawie. Co więcej, chcemy też mówić o tym, że Chopin stał się pewną marką i tutaj przypomnieć o ustawie, która dotyczy ochrony dziedzictwa chopinowskiego. A co z przedmiotami, na których współcześnie możemy zobaczyć wizerunek Fryderyka Chopina? No bo przecież trzeba mieć na to pozwolenie. Trzeba mieć licencję na to, żeby nazwać przedmioty konkretne właśnie imieniem Chopin. I o to dba Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, aby osoby, które mają taki pomysł, żeby wyprodukować chociażby sofę Chopin, muszą się do nas zgłosić i uzyskać licencję. Chodzi o to, żeby dbać o dziedzictwo chopinowskie, żeby te przedmioty miały odpowiedni styl, estetykę i odpowiednio się kojarzyły. Wystawę Chopin Potęga Znaku będzie można oglądać od 14 października. Serdecznie zapraszamy do muzeum i oczywiście do słuchania Polskiego Radia Chopin, a można to zrobić poprzez odbiorniki DAB+, aplikację Polskiego Radia i na chopin.polskieradio.pl.